Proszę Państwa, na 2 minutki zacznie się wykład. Ale o tym może przy podróży, bo może być Państwo zainteresowani tym.
naprawdę tytuł opracowań to jest opracowanie popularno-naukowe, to jest zbiór artykułów wydanych przez politykę, a więc w zasadzie też popularno-naukowych, a to jest artykuł naukowy, prawie naukowy w czasopiśmie przed kilkoma laty publikowany przez pana krakowskiego profesora z Torunia, obecnie pracującego na Uniwersytecie Szczecińskim. Na marginesie żadnych związków krwi między nami nie ma. I jak Państwo zauważą, w tytułach, w samych tytułach zawarta jest właśnie ta powszechna świadomość. Łączenie bitwy z Bodrowadem z czymś rycerskim, czymś związanym, z wydarzeniem związanym z elitą społeczną. I słusznie, to nie słusznie. Grunwald nie ostatnie słowo rycerskie ja. Pomocnik historyczny Grunwald, ostatnia wielka bitwa rycerskiej Europy. Dlaczego rycerstwo, pan Szoka, jakby się miało się wypowiedzieć, że to jest prawda, itd. Rycerze, wszędzie rycerze. Panowie, to były oczywiście książęta. Mieliśmy dwóch książąt wspomnianych w tym filmie. To sobie nas nie słuchał, czy nie kojarzył, jak tego filmu mamy. Dwóch książąt, bitwy wyobraźni doświadczonych Kazimierza V ze Szczecina i Konrada VII z Oleśnicy, to takie masterstwo się pod Wrocławiem, może Wrocław ze Śląsk. Rycerze, panowie, szlachty. A ja więc chciałem właśnie kilka słów powiedzieć o tych, jakby to powiedzieć, obecnych, nieobecnych w bitwie Kowalskiej. Też nie zupełnie z dołów społecznych. W tej hierarchii społecznej nie stali najniżej, ale na pewno nie należeli do nowej pierwszej. Proszę Państwa, to spojrzenie jeszcze zanim do serca sprawy, to spojrzenie na aspekt społeczny bitwy Kowalskiej, takie elitarne, które jest charakterystyczne dzisiaj dla naszego społeczeństwa, czy w XIX wieku, jak Matej otworzył, było charakterystyczne także i dla średniowieczu. Twórcami kultury, twórcami, transmitorami, nośnikami kultury, tymi, którzy kulturę przekazywali, byli ludzie oczywiście z elit społecznych. Wówczas oznaczało to ludzie, ci, którzy potrafią pisać. Więc w tradycji w postrzeganiu bitwy także w okresie średniowiecza, tuż po bitwie praktycznie, również obecni byli jako ludzie, którzy tę bitwę rozegrali, właśnie panowie rycerze władcy. I tu Państwo mają fragment pod poświadczeniem tego, jedno z przykładów, który wybrałem, żeby to uzasadnić, jest fragment z tak zwanej starszej kroniki Wielkich Mistrzów. To jest kronika napisana przez jednego, nazwijmy to, z pisarzy wielkiego mistrza Paula von Rusdorf. To był czwarty mistrz po wyjściu w latach 463, czyli 20 kilka lat po bitwie pod Lubawą. No i co czytamy, proszę Państwa? Przetłumaczymy. Z dobrą myślą w imię Boże walczył z nim wszystkimi starszy wielki mistrz na polu, ale tutaj mistrza wspomnianego. To jest tyle o bitwie z tej kroniki, można się dowiedzieć. To tak moment na marginesie. Mistrz na polu pod Tannenberg, czyli dzisiejszy Stenbach, i został tam zabity ze swoimi. Teraz kim? Dostojnicy są. Mieliśmy na przykład wspomnianego Konrada von Liechtenstein, co tam jeszcze Marta von Zaffa był wspomniany na filmie. To są trzy dostojnicy, a więc ta wieluszka. Z pewnymi innymi zacnymi ludźmi, i ci zacni ludzie to są właśnie, to są wówczas myślano Bedermane, to znaczy nikogo innego, jak sobie czcigodny, czyli szlachcic. Wielu panów zakonów, czyli braci zakonnych, to też ludzie głównie pochodzenia szlacheckiego. Wzięli oni się ludzie kuchawskiego, Polacy, Czesi i do niewoli, także cerzy chęci. No i tu mamy wreszcie ten ewentualny niższą grupę społeczną chęci, słudzy, ale znowu rycerze to byli ludzie. Powiedzcie Państwo, elita. Bitwa pokazana jest jako bitwa zabrana przez elitę społeczną. Żadnych nisko postępowych. Czy to jest prawda? Oczywiście, tak jak powiedziałem, ten obraz jest prawdziwy, ale tylko we fragmencie. On nie dopełnia nam obrazu społecznego całości starcia. Obrazu nie mówią również ludzie niżej postawieni. Można teraz zaryzykować stwierdzenie, czy postawić pytanie i sobie tego czynią. Powinni to myślą też, że do tej bitwy kto przeważa, kogo to więcej. Czy dalej trzeba też kandydat, czy może jednak na inni. No i ja Państwu, tak jak powiedziałem, parę zdań pomieszczam. Jeszcze jedna wizualizacja współczesna, prawie współczesna Grunwaldowi.
obraz mnie zrobił, zanim jak na stroniki, czyli tam no, obrazek w kodeksie, nie drukowany jeszcze pisany ręcznie, kroniki z Werna szwajcarskiego, Werna szwajcarskiego, z końca XIV-XV stulecia, które przedstawione jest właśnie wyobrażenie tamtejszego człowieka, pisarza miejskiego w tym mieście, człowieka z kancelarii, urzędnika miejskiego, wyobrażenia kondygnowanego. Wojsko Kolonii Wojska Królewskiego, Wojsko Wielkiego Mistrza, na kontrę, prawda? No i właśnie troszkę tak się na to wygląda. Tu Państwo inną wersję pokazuje. Ta jest na wystawie na zewnątrz muzeum, które pokazano, więc można sobie jeszcze później się spokojnie obejrzeć. I co Państwo będą zobaczyć? Zobaczmy jako jazdę pogranicza, zasadniczo rycerzy. Panów w najlepszych zbrojach, najlepszym uzbrojeniem, ba, konie nawet mają uzbrojenie ochronne, czyli to są ludzie bogaci. Najbogatsi, a tym innym oczywiście byli wówczas panowie. No, była oczywiście dużo bogatych mieszkań, oczywiście, ale zasadniczo to są walczą w ten sposób rycerzy, szlachy. Proszę Państwa, więc podsumowując ten wstęp, próba traktuje się jako by raz skierowuje z tekstą Polski. Potwierdzeniem wyrazem tego wyrażenia. No właśnie, tutaj troszkę zaryzykuję i pewnej grupie osób, należących do grup, jak ja nazywam to zamieszkania nadmiarowych, umocniających albo rekonstruujących, tak, te grupy Państwo się zazwyczaj nazywacie. No właśnie, zaryzykowałem takie stwierdzenie, że wyrazem tego postrzegania normalnej jako bitwy rycerskiej jest także sposób, w jaki przedstawiają się ci właśnie twórcy. Czy to jest prawda, to nie wiem, bo ja do końca tak dokładnie się do tego nie znam, ale wydaje mi się, może Państwo właśnie w jakiejś dyskusji pytania z tego połędzu, też tego poprawą, że dominuje nadal właśnie wśród tych osób przedstawienie się jako rycerzy. No co innego z drugą częścią ludzkości, bo był tą piękniejszą płcią. Tutaj oczywiście nie można się przedstawiać i występować jako rycerz. Są przypadki, prawda? Są do rządu, wiosną, tak, na czele. Więc tutaj kobiety, no właśnie, im bardziej przystoi pokazać się jako jakaś służka, prawda? A więc plebejka z miejskiej służby albo ze służby szlacheckiej, czyli ludziom, którzy posługiwali szlachcicom. No ale to z całym szacunkiem pewien margines. I tak jak Państwu powiedziałem, nie będę już teraz powtarzał, to tak dla Państwa, żeby chciał jeszcze śledzić to, co mówię. Jest to tylko fragment. Jest to fragment. Nie jest to nieprawda, w żadnym wypadku, Boże broni, ale jest to mówię tylko fragment pewnej rzeczywistości, którą no, naukowcy, badacze, psychologowie, nie tylko towarzysza innych badaczy, powoli rozszerza. Poznaje, rozszerza wiedzę na ten temat i zauważa także nowe aspekty. I proszę Państwa, wydaje mi się, no właśnie, że brak takiej bliższej analizy, bliższego namysłu, bliższego zainteresowania tymi niższymi grupami w historiografii. Tu Państwo mają cztery podstawowe opracowania monograficzne, czyli książkowe opracowania dotyczące ulicy Zlowackiej. Sven Heitel wspomniany przede na początku, Andrzej Nadolski, Jurij Bohman, ten białoruski badacz i Mieczysław Lubczas, badacz litewski. Opracowania w tych krańcach, studia głębokie, tam w przypadku Eitala i Nadolskiego opracowania dominuje właśnie to z nastawieniem na analizę aspektów związanych ze szlachtą, z rycerstwem. Pomieszczone, oni są, ale w charakterze są pogłębione. No i z tego powodu wydawało mi się słuszne, żeby taki temat tutaj zaprezentować. Konkretnie opowiedzieć o mieszczanach Państwu po jednej stronie walczących, mianowicie po stronie Wielkiego Mistrza Wojska Zakonnego, Zakonu Niemieckiego, Polsce, nazywanego Krzyżackim, tak Państwo już na pewno ten zakon kojarzycie, ale jego nazwa własna to zakon niemiecki, to jeszcze właśnie tak się sami nazywali. Krzyżacy to przyzwisko, można by powiedzieć, polskie, czeskie, słowiańskie. Więc ja bym używał od lat
chcę o mieszczanach w Wojsku Zakonnym powiedzieć. Po pierwsze, jest przyczyna obiektywna, w sensie poznawczy, naukowo obiektywna. Są źródła zachowane, nieduże, ale jednak, które o tych mieszczanach, o tej stronie Wielkiego Mieszczana coś mówią. Po stanie Króla Polskiego tych źródeł jest znacznie mniej, w zasadzie nie ma żadnego bezpośredniego źródła. Trzeba próbować analizować, interpretować i jest to czasami tak głodne, żeby się domyślać o tej obecności mieszczan. A drugą przyczyną, z jakiej to chciałbym o Wojsku Wielkiego Mistrza mówić o mieszczanach, no to jak się nazywa się prezentacja, czy jak wiem, promocja książki właśnie uczestniczyła koleżanka z Krakowa, pani Maja Moleta. Większość pochodzi ode mnie materiałów w tej książce, która wydana została przez wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, czyli w moim naczelnym mieście. Pan dyrektor, wicedyrektor wydawnictwa i kilka osób z tego miejsca siedzą z tyłu i sprawdzają, czy wywiązuje się z elementów reklamowych. Wywiązuje właśnie. Bardzo pięknie wydana została, za co publicznie serdecznie chciałbym przy tej okazji podziękować pracownikom wydawnictwa. No i w której to książce, proszę Państwa, też tych mieszkań zauważam. A że no właśnie, bo książka ma tytuł Wojska Zakonu Niemieckiego w Prusach 1230-1525, to dotyczy wojsk krzyżackich przez 300 lat. Stąd też nawiązanie do książki musiało być takie, a nie inne, czyli Wojsko Krzyżackie. Proszę Państwa, krótkie skonkretyzowanie jeszcze. W nauce jest tak, żeby coś mówić, tym się zaczyna o takiej pogałęzki różni, żeby coś powiedzieć i analizować coś, to trzeba skonkretyzować coś, a potem na myśli zdefiniować, ale na własnym życiu. Może nie trzeba uściślać, co rozumiemy pod terminem mieszczanie, ale trzeba uściślić, jacy to mieszczanie w misji mogli brać udział. I to właśnie tutaj Państwo czynię. Można, proszę Państwa, mówiąc o mieszczanach w bitwie z okresu późnego średniego wieku, programowalska, konkretnie mieć na myśli osoby przybyłe na pole starcia z ośrodka miejskiego, mieszkające w mieście, ale występujące co najmniej w czterech kontekstach. Tutaj są te konteksty. Cztery formuły można też wystąpić. Po pierwsze, mogą to być i mogli być to również w wojsku, teraz konkretnie w wojsku zakonnym, podpromowanym 15.1470 roku. Mogli to mieć pojedynczy mieszkańcy miast, tuziemcy, czyli stąd pochodzący z Prus, ale też i przybysze. Jak występować tam ci ludzie, pojedynczy mieszkańcy, jako osobistości z otoczenia władców, dowódców, czyli na przykład Wielkiego Mistrza, które mają, czy dysponują specyficznymi umiejętnościami, na przykład specyficzną wiedzą i pozostający dzięki temu w czasie wyprawy wojennej na służby danego władcy. Ktoś na przykład potrafił odlewać działo, bombardy, powiedzmy, czy kule wynika z Francuska w tym czasie i akurat dowiedział się o tym, na przykład kierownictwo zakonne w Marburgu i postanowiło go sprowadzić. To znaczy oczywiście to właśnie po tym pieniędzy, żeby też odlewał miał. No i w ówczesnych czasach, żeby strzelać działa, to trzeba powiedzieć, że się odlewał, to było zawodowych artyleryjskich szkół wojskowych, znaczy, że taki człowiek na mieście na ludziach też takie działo, które z korupcjami odpalał. Takim człowiekiem mógłby właśnie, mogliby się również mieszkanie, czy byli publiczni. Od razu Państwu powiem, że w tej pierwszej grupie żadnego poświadczenia podróżowania nie ma. Nie ma, nie znamy takich ludzi. Co nie znaczy, że jest duże prawdopodobieństwo, z kontekstu, który wynika badań, między innymi w tej książce różne aspekty podejmuje, z szerszego kontekstu wynika, że to się mówi. Na 70% byli, ale nie znamy. Bo jest druga grupa. Pojedynczy mieszkańcy miast, znowu tuziemcy i przybysze, przybywający do wojska i przybywający do niego przybyli, jako słudzy. To mówiłem o kobietach wcześniej, prawda? Jako słudzy w grupach, pocztach czy kopiach, wystawiane przez szlachty właśnie. A więc szlachcic jako rycerz na koniu, ale mają to ludzie, którzy mu pomagali. Powszechnie nazywany biurokami, prawda? Wśród takich ludzi ściślej trzeba wykreślać po prostu na tym sług. Ci ludzie byli od niego zależni, oni dla
wideo, kiedy oni mogą powiedzieć, wśród takich ludzi mogą także mieszkańcy miast się znaleźć. Znowu, nie mamy poświadczeń bezpośrednich, imiennych, konkretnych ludzi, nikt, żaden przekaz źródłowy nie służy na podkładę, ale byłoby to nienaturalne, bo z innych skarb z Europy Środkowej nie znamy takich przypadków. Tam, gdzie jest więcej źródeł, jest więcej wydarzeń oświetlonych źródłów. Trzecia grupa, trzeci kontekst formuła wystąpienia mieszkań. Mieszczanie znowu pojedyncze, na to pojedyncze mieszczanie zbrojni już, chodzący, ale tym razem przybysze zazwyczaj, a więc pochodzący spoza Prus, spoza władztwa zakonu niemieckiego, którzy wchodzili w skład kontyngentów najemnych, a więc za tym, które pojawiły się w wojsku wielkiego mistrza, nie dlatego, że byli poddanymi wielkiego mistrza i musieli służyć, tylko dlatego, że chcieli zarobić pieniądze i z zewnątrz pochodząc wstępowali na służbę opłacaną, za tyle i tyle dni odsłużonych mieli pieniądze. Znowu nie mamy żadnego poświadczenia, ale z października 1990 roku, czyli kilka miesięcy tuż po bitwie, kiedy wojna dalej się toczyła, bo wojna toczyła się do 1919 roku, mamy wspomnianego Konrada, zdaje się, Zdoru Wyrzuć. Mieszczanina, to nie było wątpliwości. Mieszczanina, który służył, wszedł na służbę, przyjechał tutaj z własnym wozem, z własną zbroją. Mieszczanin z Lübecku. Znaczy, że to Europy była jedno z większych miast. To znowu, no, musi być człowiek majętny. Dzięki temu mógł też tutaj przyjechać. Dopiero przyjechał, to zapłacał nie wcześniej. Większą sumę tego rządu. Więc jeżeli taki człowiek się pojawił, też jedno przypadkowe doświadczenie takiej osoby. Jeżeli ona się pojawiła w październiku 1990 roku, dlaczego już jest ta nie w lipcu? Znowu, poświadczenie mamy. Kontekst kulturowy, ogólnohistoryczny wskazuje, że tacy ludzie również mogli być. I wreszcie, to nasza czwarta grupa, to ci mieszczanie zbrojni, którzy tworzyli grupy zbrojne, kontyngenty zbrojne, czyli grupa, nie pojedynczy człowiek, tylko grupa, tworząca oddział, kontyngent, wystawiany przez miasta w Polsce. Wystawiane przez miasta Prusa, czyli można powiedzieć wystawiane przez poddanych wielkiego mistrza, poddanych zakonu niemieckiego i z tego powodu zobowiązane do służby na rzecz zakonu. I na temat tej czwartej formuły obecności mieszkań Państwo dzisiaj najwięcej będę w stanie powiedzieć, no, ponieważ mamy doświadczenie źródłowe, które no, można interpretować. Trochę tej interpretacji Państwu dalej tutaj przygotowałem, ale no nie wiem, myślę, bo mamy tutaj troszkę chyba skutkiem część tego testu. Trzeci punkt, proszę Państwa, zanim jeszcze do tych konkretnych kontyngentów miejskich odwoływali. Miasta i mieszczania jako czynniki elementy kulturze militarnego rosyjskiego kręgu kulturowego, czyli zróbcie dzisiaj Europy Zachodniej w okresie późnego średniowiecza, czyli 14-15 wieku. O co chodzi w kulturze łacińskiej to jest stwierdzenie, przez historię było powszechnie przyjmowane gdzieś od 30 lat, wynik badań ostatnich 4-5 dekad. W kulturze łacińskiej epoki średniowiecza, która nie znała stałej wojsk, stałej armii, zawodowych żołnierzy, miasta, począwszy od XII-XIII wieku, czyli już 200 lat przed Polską, zaczęły stawać się ważnymi elementami militarnymi. Dalej Państwu wyjaśnię, dlaczego. Krótko zmiany. Przez to chcę wprowadzić Państwa w taką atmosferę, że tak powiem, uznania militarnej godności w cudzysłowie mieszkań. Ci też potrafili coś do wojska średniowiecznego, późno średniowiecznego wnieść wartościowe, nie tylko fizyczne. Dlaczego, proszę Państwa, tak się stało, że od XII-XIII wieku miasta stawały się powoli, to był proces, ważnymi służbami militarnymi, że mogli coś ludzie uzbrojeni, mieszkańcy uzbrojeni, zorganizowali jakiś podział, to mogli coś znaczyć. Kilka przyczyn. Wynikało to z takich ogólnych uwarunkowań. Po pierwsze, wzrost liczby ludności w miastach. Wcześniej Europa była praktycznie zupełnie przez społeczeństwo wiejskie zamieszkiwane. Przed XII wiekiem. Średniowiecze od V do XIX wieku na to nie jest jedno z tego. To jest epoka, która była bardzo dużo zmian. Ktoś, kto żył w siódmym wieku, żył w średniowieczu, naszym przyszłodowym średniowieczu, ktoś w XV wieku żył w średniowieczu, ale żył w rzeczywistości w dwóch ludzi do Boga. To jest taka na potrzeby szkolne, poniekąd takie hasło, tysiącletnia epoka. Nie było w zasadzie czegoś takiego.
tych miast od XII wieku. Głównie handlu. Są Wenecja, są Paryż, się rozwija, są kilka innych miast. Norymberga są tam. I w rezultacie handlu oczywiście bogacenie się miejsc. Ludzie, którzy się bogacili, ale z wyobrażenia społeczne przez tych szlachciców nadal byli uznawani za podrzędnych ludzi. My tutaj mógł użyć słów niecenzuralnych, ale ten trzeci wraz z komercjalizacją stosunku społecznego. Co to znaczy? Wyjaśnię Państwu. Wzrost znaczenia pieniądza. Wcześniej relacje między ludźmi nie były regulowane przez pieniądze. Jak się ktoś chciał kupić, to się to nazywało na ten wymienny w zamian za coś, albo poprzez stróż, na pochodzi o pieniądze. Pieniądz pozwala na konkretne wyliczenie. Pracuje dzień, dostaje tyle, pracuje dwa dni, dostaje tyle, trzy dni tyle. A jeżeli płacisz w krowach, to co tam? Pół krowy za tydzień pracy, a całą krowę za dwa dni, to też proste. Ale jak to rozszerzymy na dłuższy okres, trudno powiedzieć, no właśnie, a to odpowiada około krowy. No właśnie. Więc pieniądz jest istotnym elementem pozwalającym na dokładne wyliczenie usług i każdej się towaru. Jak nie ma pieniądza, nie można tego dokładnie ściśle zrobić. Dzisiaj dane są normalne, w XIII wieku jeszcze nie. Miasta to wprowadzają. Po raz pierwszy od czasów rzymskich, czasów Imperium Rzymskiego, było bardziej, czyli 1000 lat po mniej więcej. Postęp techniczny w średniowieczu, czy tym nośnikiem postępu technicznego, a był taki, że to nie jest epoka zacofana, ciemna, był postęp techniczny. Przykład młyn. Nieprawdopodobnie istotny element, nie chcę wchodzić w szczegóły. Postęp techniczny, nośnikiem tego postępu są miasta, nie rycerze, siedzące tam, miasta, mieszczanie. Tymi ludźmi, którzy myślą, próbują coś stworzyć, coś rozumiem. I wreszcie wzrost znaczenia politycznego. To wzrost znaczenia politycznego wynika z tych wszystkich czterech poprzednich elementów. Zaczynają władcy, panowie, mieszkańcy zamka zniszczonego się liczyć. Oczywiście z tymi najbogatszymi, tych największych ośrodków. Miast w tym czasie mogą być bardzo szybko, między XII a XIV wiekiem powstaje około 6 tysięcy. I to jest co ciekawe, 80% miast dzisiaj w Europie Zachodniej istniejących to są miasta, które w tym okresie powstają między XII a XIV wiekiem. Później i wcześniej powstało tylko 20% miast. Świat miast, świat mieszkański, Paryż, Londyn, Rzym, Madryt, no Madryt nie, później, Praga, kilka innych jeszcze to są twory dzieci, które w późnym XIX wieku. Miasta, proszę Państwa, w XIII wieku stają się ważnymi czynnikami karmieni teraz. Tam był konflikt zarejestrowany. Teraz Państwu wyjaśniam, czy próbuję wyjaśnić, dlaczego miasta stają się znaczącym elementem w militarnej, czyli w organizacji wojska wówczas. Znowu mam pięć przyczyn, powiedzmy, podstawowych. Po pierwsze, ze względu na potencjał demograficzny, to znaczy liczbę ludności. Liczba ludności w jednym miejscu, czyli duża stosunkowo, pozwalała na szybkie wystawienie licznej grupy z wojskiego miejsca. Szlachta mieszkała w ludności, która miała zewnątrz. Więc to nie było też. A to zbieranie było, stawało się bardzo problematyczne. Im mniejsze warunki komunikacyjne, mniejszy teren, jak i w ciągu sobotu, tego się. Dwa. Skupienie tego potencjału demograficznego ludności, łączące się z mniejszymi kosztami komunikacji, bo wszyscy są na miejscu, bo w miastach wielkości, jak są zwiedzami starych Gdańsków, to Lubów, gdziekolwiek, gdzieś tam do kilkunastu hektarów powierzchni miasta mają. A więc koszty komunikacji są nieduże, w obrębie wspólnoty miejskiej, umożliwiało stosunkowo sprawne zorganizowanie tej grupy zbrojnej z miasta, żeby wystawić. Nie trzeba było wysyłać jakichś posłańców gdzieś naprawdę na jakiś zamek, że masz się stać tu i tu za tyle i tyle czasu. Tylko na miejscu się spotykało. Kilka przecznic i zbierało się, informowało się mieszkańców miasta, że macie się po tej porze, do tego dnia stać na rynku. I tam zbieramy nasze ofiary, gdy my przyjmie. Bo jakiś tam zwierzchny pan, w tym przypadku wielki mistrz, zaleca na przykład prawo. Trzecią, przynależność tych zbrojnych z miasta do jednej wspólnoty gminy. Szlachta należała do jednej wspólnoty. Szlachta należała do wspólnot rodowych, rodzin szeroko pojętych. I z nimi się identyfikowała. Jak się dwa rody ze sobą spotkały, to wbrew temu, proszę Państwa, w takim wyobrażeniu współczesnym, że jest jakieś pojęcie nadrzędne, nie było pojęcia narodowego nadrzędnego, było ewentualnie pojęcie lojalności służby wobec króla. Ale
ale to też nie likwidowało tego podstawowego elementu identyfikacji szlachty rycerstwa z własnym rodem i interes rodowym był podstawowy. Król ewentualnie później. Więc jak się dwóch szlachciców spotykało, to po prawdopodobieństwo słowo 50 na 50, że oni po dwóch tygodniu zaczną się puścić między sobą, zwłaszcza jak się sąsiedzi spotkali. Bo jakąś przysłowiową ruszę na między albo o coś poważniejszego. Mieszczanie nie jest właśnie na jakiejś wspólnotę. Wspólnotę. No właśnie, tego trudnego losu mieszczan. Trudnego losu, to byli tylko niżej postawieni, uznawani za najgorszych. A praca ręczna, handel to praca ręczna, własnymi rękami wykonywana, uznawana to też za niegodne. Myślę, przez Kościół do XIII wieku za uzyskiwanie zysku z pieniędzy, no w zasadzie szło się do co najmniej do czyścica. Ale to było nie do niego. Więc niegodna praca. Dzisiaj byśmy tak powiązali, prawda? To mamy, jak się człowiek bogaci, jak coś sprzedaje, coś produkuje. Cztery. Duże, bogate miasta były centrami nowych technologii. To już wspomniałem wcześniej, bliżej Państwu. Technik technologii. W tym przypadku, w naszym późnym średniowieczu, chodzi tutaj głównie o no, stroje, powiedzmy, już gdzie stosowane są płyty, namierzniki płytowe, ale także mówię broń drogową, chociaż może jeszcze troszkę za wcześnie. Na zachodzie Europy to już miało miejsce. A jednocześnie praca dzięki temu miejsca produkcji, miasta to miejsca produkcji oręża wysokiej jakości. Toledo, Nürnberga wspomniana zresztą, Ratyzbona, kilka innych jeszcze, Praga, kilka innych miast. To rycerze, którzy tak pięknie prezentowali się w swoich płytowych, białych, tak zwanych zbrojach, oni te zbroje pozyskiwali nie na zamkach, nie kuli infarnych, ale zamków ich wywodzących się. Oni nabywali je od warsztatów, które były prowadzone przez mieszkańców. W Toledo do dzisiaj, co pojadą w Hiszpanii, na pewno na tytuł, cała starówka to w zasadzie jakieś 50 sklepów, gdzie można się zaopatrzyć w uzbrojenie, tak zwane tradycyjne, klasyczne, czyli białe uzbrojenie i tak dalej. Ostatnio za jakieś tam 2000 euro. Myślę, że mówić. Tradycja w średniowieczu. I piąte, piąty punkt. Miejskie ośrodki wreszcie stanowią, są obwarowanymi miejscami. Mają mury obronne. Te mury służą po to, żeby się chronić przed zakusami właśnie rycerzy. Bo jak rycerze widzą od XIII wieku, że miasta się bogacą, to mimo, że gardzą tym bogactwem, gardzą tą pracą handlowca, kupca, no to pieniążki bardzo by chcieli mieć, więc napadają, tak Państwu bardzo ogólnie, szlachta, panowie próbują, może nie grabić i rabować miasta, ale grożąc wojną ośrodkom miejskim, próbują zmusić ich do zapłacenia dużych podatków. Jesteście bogaci, to płacicie. A jak miasto się nie zgadza, no to wychodzi wojsko królewskie, wojsko książęce, wojsko jakiegoś pana, który ma duży zamek i chce nas oblegać, więc miasta muszą się grożyć. W taki sposób, no, próbują zobarowanie. Że są bogate, ale ich na to, czy nie na to, żeby miasto stać. Ale proszę Państwa, dzięki temu parowaniu miasta, jako też skupiska potencjału demograficznego, militarnego, etc., etc., były ośrodkami trwałymi. Trwałymi, bo były w stanie się obronić. A więc mogła być transmisja, przekazywanie wiedzy, przekazywanie doświadczeń, wreszcie komasacja owych środków, które wytworzono, czyli pieniądze, najgłębiej rzecz biorąc. Jak się o to nie mówi, to będzie zrezygnowane. Z pokolenia na pokolenie następowała kompasacja i dalszy rozwój miasta. Teraz proszę do Prus. W Prusach, jak z miastami wyglądało, bo wspominałem o Rybeku, wspominałem o Paryżu, o dużych miastach europejskich. A Prusy, cóż to Prusy? No Prusy, proszę Państwa, to takie obrzeża pozytywowe. Obrzeże, tak jak Islandia, że niedawno na euro wydawało się, że to jest przyjazd. Ronaldo na pewno nie chciał się wymienić, bo był pozytywny, czy nie, bo tam nie było nikt. No ale jakiś potencjał okazało się, że mieli. Ten sam jest Pusan. To są obrzeża, leżą gdzieś tam na końcu świata. Poziom urbanizacji Państwa jest, jak napisałem tutaj, słaby w wymiarze demograficznym i funkcjonalnym. Co to znaczy? Słaby demograficzny, to znaczy, że nie miast dużych, o dużej liczbie mieszkańców. Bo teraz dalej Państwu to opowiem. A funkcjonalny, że nie wszystkie funkcje miasta, te funkcje związane z miastami, te miasta pruskie spełniają. Duży
jest wskaźnik umiejscowienia. Co to znaczy? Umiejscowienia, przepraszam. To znaczy, że na obszarze Prus, czyli władztwa zakonu niemieckiego, tych ośrodków miejskich jest stosunkowo dużo, bo ich jest, jak to dalej Państwo widzą, około 94. Między 1562 a 1410 powstało 94 miasta. I to znowu, Państwo powiedziałem, że 80% miast dzisiaj istniejących powstało w średnim wieku. W okresie 200 lat niewiele więcej miasta na obszarze dzisiaj, które dzisiaj funkcjonuje. Wszystkie miasta, czy 95% miast, które dzisiaj istnieją na obszarze, były wschodnie, czyli warmińsko-mazurskie, trochę kujawsko-pomorskiego i Dąbła, Kaliningradzka Oblast, która wcześniej była Prusami, to są miasta, które zostały tu wtedy zabijone w tym okresie. Żadne wcześniej, kilka, razem kilka później, typu różnych miast. Tu Państwo mają sieć, które miasto zaznaczone. Dalej kontynuujemy elementy cechy, cech krajobrazu miejskiej. To już powiedzieliśmy. Spośród Państwa 96, teraz tutaj wracam do tego potencjału demograficznego mniejszego. Tylko 13 do 15 miast miało liczbę mieszkańców powyżej 100. W tym, proszę Państwa, 6, te skróty zaraz Państwu rozwinę, 6 nazywanych przez historyków tak zwanymi wielkimi miastami miało liczbę mieszkańców no, tak około 7-8 tysięcy, także razem 45 tysięcy mieszkańców. W tym czasie w Paryżu 100 tysięcy mieszkańców, więc to były miasteczka, powiedziałem, z największymi. Ale po Paryżu kolejny był medionat z 50 tysiącami, jak widzimy, to przepaść. Przeciętne duże miasta, to przepaść jest 20 tysięcy. W Prusach nie ma dużych miast, to było tak zwane. Warunki pruskie to są duże, warunki ogólnoeuropejskie to są miasta średnie. No, ale łącznie, proszę poziom urbanizacji był dosyć duży. 1/10 mieszkańców całego kraju mieszkało od miasta. Dzisiaj w pierwszym wieku w Polsce zdaje się, że 60% będzie mieszkańców miasta. Mniej więcej chyba, czy nie wiem, tam są szkolenia. A tego tam już. Proszę Państwa. Więc mimo tych znacznie niższych wartości wskaźników kwantytatywnych liczbowych, które opisywały poziom urbanizacji kraju, w porównaniu z tymi centrami zachodniej Europy, czyli Francją, Italią, mimo wszystko, mimo tych niższych wskaźników, to miasta pruskie były również z historii potencjału militarnego. Z uwagi na te wszystkie pięć powyższych cech, które mówiłem, Państwo może jeszcze raz nie dają, ale potencjał ludnościowy, sprawność organizowania, bo wszystko na miejscu, spójność konkretnych typów, jest ta tożsamość miast, mieszkańców, wytwórczość, nowoczesne elementy uzbrojenia i wreszcie obronność zapewniająca trwałość tym wszystkim wyżej wymienione cztery elementy. To wszystko wzajemnie związane ze sobą. Wzajemnie się bardzo dużo. Potencjał ludnościowy, proszę Państwa. Gminy miejskie, co to dawało? Gminy miejskie były zobowiązane do asygnowania zbrojeń na wybrane na przedsięwzięcia militarne podejmowane przez zakon niemiecki. Początkowo chodziło wyłącznie o takie wyprawy, które miały na celu obronę ziemi, obronę kraju, przed napadami np. Finów, Polaków i innych. A od początku XIV wieku, czyli już 100 lat po tym, jak krzyżacy przybyli do Prus, powinności zostały rozszerzone także na wyprawy na zewnątrz. Czyli na wyprawy ofensywne, związane z wyprawami poza krajem Prusów. I proszę Państwa, te 45 tysięcy z grubsza ludzi z tych 6 wielkich miastach pruskich mieszkających stworzyło potencjał demograficzny pozwalający mniej więcej na powołanie do wojska, jak tutaj tak szacuje, od kilkuset do kilku tysięcy zbrojnych. Kilkanaście do kilkudziesięciu setek zbrojów. No tak nie mówię, jak już pewnie nie chciał ciągnąć za język dalej dodać konkretne liczby tak między 1000 a 1500 a 3 tysiące zbrojów. Całe wojsko wielkiego mistrza było 300, tego nie wiemy, czy to nie wiemy, ile liczyło. Może 15, może 20 tysięcy pewna, pewien istotny procent, nie tak, że i w ogóle sprawność organizowania, po co tu konkretnie w Prusach chodzi. Społeczności miejskie dzięki stosunkowo sprawnemu zarządzaniu przez elity kierowniczej, przez to, że wszystko jest na miejscu skoncentrowane, w krótkim czasie były w stanie zorganizować i wyasygnować
określonej wielkości i rodzaju militarnego, kontyngent zbrojny, oddział zbrojny, kontyngent zbrojny. Istotnym czynnikiem była również wysoka sprawność komunikacyjna, o tym też wspominałem ogólnie. Dzięki czemu umożliwiła na dzięki tej niewielkiej przestrzeni, w której odbywały się wszystkie czynności organizacyjne. Czyli ta informacja, która nie tyle nie ustawanie ciepło na przystawie, jak w ogóle nie tak w jakiej liczbie, kto z tym mieszka, bo nie wszyscy mieszkają gdzieś tam mieszkania zbrojne. I w rezultacie efektywność czasowa, oczywiście to się szybciej odbywało, wystawić kontyngent zbrojny z miasta, dajmy na to z Torunia, mojego rodzinnego, było znacznie szybciej. Zajmowało to góra dwa dni, aniżeli wystawić kontyngent z ziem dookoła Torunia leżących. Bo tam szlachcicy, którzy tam mieszkali w okolicach, więcej, no, tam, ten proces komunikacji, przekazania informacji trwał dłużej. Oni musieli jeszcze mieć chwilę czasu, żeby wrócić z jakiegoś wyjazdu na przykład, albo gdzieś tam skończyć uprawę ziemi, którą zaczęli, etc., etc. To trwało kilka, tutaj mamy jeden, dwa, trzy dni, tam było to nawet powyżej tygodnia. Ale co tego wynosi stopniowo. Spójność kontyngentu, o co tu chodzi, państwo. Gminy wspólnotowy charakter ośrodka miejskiego był czynnikiem zwiększającym poziom kohezji. To chodzi o spójności właśnie zbrojnych powołanych w mieście. Dlaczego? Dlaczego ten wspólnotowy charakter i ta spójność był większa? A ta, znowu też już wspominałem, jest powtórka. Intensywnie budowana jednolita tożsamość mieszkańców jednego miasta. Dzięki czemu? Dzięki temu, że życie miejskie odbywało się w układzie korporacji. Dzisiaj korporacja się kojarzy z firmą, wówczas nie do końca. Chodziło tu o niewielkie wspólnoty organizujące regulujące życie mieszkańców. Zawodowe korporacje, religijne korporacje. Coś się, ale nie chcę trywializować, jak powiedzmy, w sensie religijnym kultu organizowego. Oto te członkinie kultu organizowego są bardzo ze sobą zżyte. Znają się dobrze, spotykają się regularnie i tak dalej. Zawodowe to rzemieślnicy, a więc ci, którzy produkują. Także kupcy, znowu, to są ludzie, którzy się regularnie ze sobą spotykają. Cechy, tak, powiedziałem, nie powiedziałem, cechy, słusznie, że pan zwraca uwagę, powinno się tu pojawić, to określenie cechy miejskie. Czyli korporacje rzemieślnicze, więc kupców, także kupców. Wreszcie nasze wspólne sąsiedzkie życie w jednym mieście generuje wyższy poziom podobieństwa uzbrojenia. Jak się na miejscu mieszkało i kontynuowało sam ze sobą, miało kontakt ze sobą, znało się. W miastach wielkości 1000–3000 mieszkańców, większość ludzi mogła się ze sobą znać. Jeszcze indywidualnie, termometr, czyli imię. No to prawdopodobieństwa, że ta uzbrojenie tych ludzi będzie podobne na zasadzie wymienności informacji, co założyć i tak dalej, było wyższe niż u szlachciców, którzy mieszkali dalej. I którzy konkurowali ze sobą, szlachcic wystawiał się na polowity, chciał się rozwijać jak najładniej, żeby podkreślać swój prestiż. A podkreślenie prestiżu było naczelnym zadaniem, elementem mentalności szlachcica. Ja jestem już najlepszy, najpiękniejszy, najładniejszy. Najlepiej uzbrojony. Pokazuję to tym, że mam potęgę, czyli to, co mu przynależy. Zmieszczano na tym nie zależało w tym stopniu przynajmniej szlachcic. Raczej tutaj przez upodobnianie się wzajemnie. A nie przez wyróżnianie. Tak funkcjonowali. Znowu ze względu na tą tożsamość wspólną, jako grupy, a nie indywidualną, jako indywidualną. Wytwórczość, proszę państwa. Produkcja oręża, to już wspominałem o tym, uzbrojenia na wysokim poziomie. I wreszcie technologizacja związana z produkcją nowego rodzaju broni, czyli broni prochowej, broni artyleryjskiej. Chociaż w Prusach to odbyło się dopiero z pewnym opóźnieniem już po wyróżnianiu. Ale ten proces, to zjawisko w tym czasie i obronność, proszę państwa, będę powoli skracał jednak, obronność, no miasta pruskie jest, tak jak już powiedziałem, obwarowane, ale tylko 50%. Miasta pruskie są właśnie miasta na obrzeżach, stosunkowo jednak w niewielkiej liczbie ludności, porównywane są największymi centrami miejskimi, stosunkowo biedne jednak, no nie były w stanie wszystkie zbudować sobie murów. Więc mniej więcej 50% mężczyzn jeszcze do końca nie zbadane. Ale jak państwo pojadą gdzieś właśnie na Pomorze Gdańskie, czy Pomorskie Województwo, Warmińsko, Mazurskie wyglądają państwo, to gdzie w każdym praktycznie mieście jakieś pozostałości murów miejskich są zachowane, choć nie oznacza to, że one zostały zbudowane i istniały w 1960 roku, mogły być zbudowane później. I tak właśnie w naszej części były
Dobrze, to sobie tak wiemy. I teraz, proszę Państwa, przechodzimy już do sedna sprawy, mianowicie do samej problematyki obecności mieszkań i kontynuatów miejskich, czyli tej czwartej grupy. Państwo pamiętają, spośród tych wszystkich czterech tych mieszkań indywidualnych nie ma poświadczonych, więc są kontyngenty miejskie, rozdziały miejskie. Widzicie w wojsku zakony, widzicie w okolicy. Państwa, trzy ogólne uwagi, które no, spowodują, że to się sobie zbudzi, to sobie pójdzie, bo powie, że tak po prostu zasadzie na nic, kompletnie to sobie powie, że tych kontyngentów. No ale niestety, kwestia jest związana, ponieważ informacji za dużo nie mamy, nie zachowujemy. Więc ta obecność mieszkań kontyngentów miejskich w wojsku zakonnym jest zasadniczo słabo poświadczona, jak powiedziałem. Zachowane przekazy mają charakter skąpy, niestety, informacyjny, tudzież fragmentaryczny. To znaczy, że coś tam wynika, ale nie do końca potrafimy zrozumieć, co się dzieje. Niektóre są sprzeczne ze sobą, za chwilę jeden przykład taki podam. Wiele aspektów szczegółowych uczestnictwa mieszkań w lipcowym wystarczy. Wydaje się, że na ten wtedy ze względu na te uwarunkowania jest niepośrednio oparte o różnego rodzaju przesłanki. Więc nie bezpośrednie informacje, tylko pewną dedukcyjną pracowaną przesłankę. Proszę Państwa, teraz krótko, nie będę może tego sobie tak to chcę może śledzić. Powiem odpowiem na pytanie, które gdzieś już się przewija, albo intuicyjnie Państwo sami sobie zadawali. Dlaczego źródła, które mamy, a to są głównie źródła tradycyjne, które opowiadania, to nie tak uważa, uważając obiektem, nie zawierają informacji o mieszkaniach. Pani są, wiemy, że są, coś tam wiemy, opowiadają o tych władcach, o rycerzach, o szlachcie, a o mieszkaniach. Podstawowe, proszę Państwa, są trzy główne przyczyny. Po pierwsze, kroniki, te źródła pisane, były tworzone przede wszystkim większość kronik, a w przypadku Wisły-Łowackiej bez wyjątku, no, może z jednym wyjątkiem, tworzone były po pierwsze dla szlacheckiego i polskiego odbiorcy. A więc ludzie, którzy ich słuchali, bo sami czytać nie potrafili, ale czytano im, na różnych, nazwijmy to imprezach, chcieli usłyszeć o członkach swojej grupy społecznej. Nie interesowały ich dół, co tam robi w jakiejś plebie z miasta. Chcieli usłyszeć, co mówi się mówią, może nawet ktoś z mojego rodu, jakaś sławna osoba, co oni ciekawego w takim starciu, może po bitwie, ale jakiekolwiek inne wydarzenie, co oni ciekawego godnego naśladowania przede wszystkim. Wszystkie opowiadania prasa kronikarskie nie zostały stworzone po to. Dzisiaj myślimy, czytając je, że tak było, ale przecież jak tak było. Kronikarzom nie zależało na tym, żeby napisać jak było. Oni chcieli napisać dzieło, które miało wychowywać, czyli pokazywać, jak powinno być. Jak król Władysław Jagiełło pasuje rycerza, następnie ściga wojska, to nie należy to zrobić. Być może tak, być może nie, bo to jest inne doświadczenie. To znaczy, że kronikarz chciał napisać, że król, dobry król tak powinien właśnie czynić. Wychowawczy aspekt. To jest jedna sprawa. Druga rzecz. Autorzy narracji, tych kronik, jeżeli nawet wygodzili się niższych środowisk społecznych, nawet jeżeli to byli mieszczanie, to zdarzało się, że twórcami byli mieszczanie, to jednak, proszę Państwa, poprzez wychowanie przez prawda, nabywali takiego nastawienia do kategoryzowania społeczeństwa na trzy grupy. Na tych, którzy się modlą w duchownych, na tych, którzy walczą, rycerzy, i na tych, którzy pracują. I w tej kategoryzacji znowu dominowali ci, no z jednej strony modlący się, ale w innym aspekcie, prawda, na modlitwy, a z drugiej strony ci czegoś transcendentnego, symbolicznego, a z drugiej strony w takim rzeczywistym życiu, no ci walczący. Ale to, jeżeli ktoś pochodził z miasta, to następnie wychowując się, idąc do szkoły, ucząc się od duchownych, jak świat wygląda wówczas, dowiadywał się, że Bóg stworzył świat podzielony na trzy grupy. I do grupy walka należy do grupy tych, którzy walczą, czyli do szlachty. Wszyscy inni nie powinni się zajmować. I następnie pisał kronikę o bitwie i pamiętał o tym. Uczynienie, że Bóg stworzył tak świat, że w bitwie walczą rycerze, a nie mieszczanie. Więc nawet się nie wyciekał wobec tego, czy tam byli mieszczanie, czy nie. Mnie to nie interesuje, bo to byłoby nie do końca właściwie sprzeczne z tym, jak świat powinien wyglądać. I wreszcie, proszę Państwa, no właśnie, z takim obrazem, czy z tego obrazu wynikały pewne struktury, czyli w sposób, w jaki należało dobrą kronikę, dobry tekst napisać, żeby się dobrze czytał. Dobrze czytał, no właśnie, żeby się dobrze czytał, to trzeba było chwalebne czyny władców i pana przedstawić, a nie
szkłę to. To się nie liczy. Nikt nie tego nie chciał słuchać. No chyba, żebyśmy mieli tekst pogodzony napisany przez mieszczanina w mieście mieszkającego i skierowany do swoich ziomków, innych mieszkań. Ale niestety to będzie wyprowadzić takie teksty się prowadzi w tych słowach. Przyjąć. I to jest problem właśnie. Jeden taki tam kilkustronicowy ze bloku, tam wspomnę za tym blokiem. Zachowane poświadczenia, które Państwo mają charakter, w związku z tym bezpośrednio, gdzie są faktycznie krótko, jest mowa umieszczana, bezpośrednio i pośrednio, gdzie możemy przypuszczać treści, że tam mieszkanie mogli być. I dotyczy, tak jak Państwo wspomniałem, tej czwartej formuły partycypacji, czyli tych kontynentów. I tutaj podzieliłem je na wiarygodne, częściowo wiarygodne, mało wiarygodne, niewiarygodne, ale wydaje mi się, że Państwa tym nie będę, bo to już jest pewien warsztat faktycznie badawczy, nie będę nas o tym zanudzał. Przedstawię tylko teraz kilka informacji faktycznie o owych kontynentach. Co wiem, kto proponował ten kontynentów z Wojska Zakonnego, jacy mieszkanie za kilka zbiegli. Główne miasto Gdańsk. Krótka dygresja, proszę Państwa. Jak spojrzą Państwo na tą mapę, zobaczą Państwo dokładnie trzy ośrodki, przepraszam, które oznaczone są takimi nie jedną kółeczkiem, tylko tutaj mamy trzy kółeczka, tu mamy trzy kółeczka, tu mamy dwa kółeczka i tu mamy dwa kółeczka. I to jest Toruń. To jest podpisą, myślę, że większość geografii Polski zna zbliża. To jest Gdańsk, to jest Braniewo, a to jest dzisiejszy Kaliningrad, ówczesny Königsberg, Królestwo Polska. To są Państwo miasta, w których jakby cały ośrodek wiejski nie był jednolity, tylko funkcjonowało dwa bądź trzy miasta. Każdy miał własne mury, każdy miał własnych krajców, własnego burmistrza, no własne władze itd. I tak dalej. Te skróty, proszę Państwa, i określenia oznaczają, to jest jedno z trzech miast Gdańsku. Wówczas funkcjonowało. Główne miasto Gdańsk. Wówczas oczywiście przez ludzi, którzy mają języka niemieckiego, głównie zamieszkane po niemiecku jeszcze Gdańsk. Mamy u nas takie kilka przekazów. I tu na przykładzie może tego Gdańska pokażę, jaka jest skąpa, jaka jest skąpość danych bezpośrednich, które Państwu były bezpośrednie dane o kontyngencie miasta Gdańska. Tudzież informacje, które się wzajemnie wykluczają, a więc to są nie pewne. Wiemy, proszę Państwa, z zapiski jednego z kronikarzy, że 1800 mężczyzn był. Znowu, to znaczy Gdańska, nie obywateli na głównego miasta Gdańska, więc jeszcze dwa inne miasta mogły być reprezentowane wśród tych 1800 ludzi. Miało ich z domu wrócić tylko 300, czyli 900 zostało zabitych, albo nie wróciło w czasie rozwiązania. No i Włóż, proszę Państwa, napisał nie tylko kroniki, roczniki analiz, ale także takie dzieło, bo nazywane Bateria Protonerów, tu mamy na polskiej chorobie Bołusaków, źródło ikonograficzne, znaczy z obrazkami, z miniaturami, przedstawiające znaki bojowe, chorągwie oddziałów ze strony z Wojska Zakonnego i na wystawie muzealnej wiele tam Państwo przedstawić mają załączony po raz pierwszy. I proszę Państwa, będę to Bateria Protonerów, a to analiz. Mamy jedną zmianę z Bateria Protonerów. Nie przetłumaczę, ale jest krótko, proszę Państwa. Chorągwie, kontury i miasta Gdańska, którą prowadził, złożona była z własnych i z najemnych ludzi. Aha, prowadził złożoną z tych oddziałów magister Cino, to znaczy burmistrz Gdańska. No i tam dalej jest opisane. Na chwilę opisane jeszcze, kto tam w tej grupie był, ale jest pewna konkretna informacja. I mamy dwie wzmianki z tego samego autora, ale z innego dzieła. Znowu, Chorągwie w Kontunie i miasta Gdańska, ale proszę zwrócić uwagę, jej dowódcą był Johann Schindler, kontur Gdańska. Nie burmistrz, tylko kontur Gdańska. Wiadomość, informacje dwie ze sobą niespójne, prawda? Co innego tu napisać, co innego tu napisać. Czy to jest ta sama choroba, czy są dwie różne choroby? Jedno to będzie na tygodniu. A może jakaś nastąpiła zebranie tych informacji i kogoś albo zupełnie wymyślił to sobie. Trudno powiedzieć. A co więcej mamy? Mamy jeszcze jedną chorobę, którą zamierza dać jeszcze kto inny. Wicekomórz na zewnątrz, to się zamknął. Ale znowu Państwo, mamy problem, ponieważ w obu przypadkach tej zmiany za nalez mamy błędny opis tej chorobi. Bo w rzeczywistości to sobie poszpisuje, to jest opcja, jak ona wyglądała.
ten opis jest opisem faktycznej kronki z Elbląga Nieznańska. A więc znowu informacja miała jakieś, no, mówiąc najmniej pomylony, a więc niewiarygodny jest ten przekaz. Podobnie jest z tym drugim. Co z tego wynika, proszę Państwa? Powiedzą Państwo tak, równie dobrze mogą być trzy kronki z Państwa, może być jedna kronka, może być dwie, albo mogą być ich, trzy możliwości. Nie wiadomo, nie da się rady. Nie ma możliwości zweryfikowania tych informacji, które nic na pewno nie właściwie nie prawdopodobne. Proszę Państwa, daruję Państwu przedstawianie kolejnych dywagacji na temat następnych oddziałów miejskich. Mam jeszcze stare nazwę Elbląg, które wystawiło dosyć dużą typie. To jest ten jedyny fragment mówiący o Elblążanach, który jest, pochodzi z kroniki. Nazwijmy to taką kroniką, obowiązką faktycznie przez mieszczan stworzoną dla mieszczan, czyli taką wewnętrzną. Napisano księga smakowa. Pisywano tam po prostu tutaj oddział, gdzie ma tak jak dzisiaj księga wieczysty, dokładnie coś takiego do wiedzy. I napisano tam na początku tej księgi, tak jest ten uzasadnienie, bo ona powstała w 1417 roku, czyli 7 lat później. Jest mowa o 550 mieszczanach i zbrojnych kolegów, którzy mają bardzo dużo. I znowu zmianki z Panderii Frutenorum, trzy kolumny w zasadzie. Przy czym jedna z nich właściwie Karpania jest znowu nie do końca wiarygodna. I cztery zmianki z Annales z innego dzieła Wybosza, przy czym znowu te dwie, i to Państwo, co wcześniej powiedziałem. Opis kolumny Elbląskiej, wyglądu kolumny jako znaku bojowego, ale oddział opisany po Gdańsku. To, co wcześniej wspomniałem, no wewnętrzna sprzeczność tutaj jest. Jak to w ogóle, i właśnie wiemy. No i widzą Państwo te podsumowanie tego. Co z tego wynika? W Baterii Kredonerów mamy jedną kolonię gdańską, trzy kolonie wielkące. A w Annales mamy dwie kolonie gdańskie, każdorazowo zbłędnie opisane, znaki bojowe. Jedna kolonia jest wielkąska z błędnym opisem, jedna kolonia jest z odwróconym opisem, inaczej ona wygląda, ale znowu nie jako wielkąska, tylko jako wiśnieńska, więc nie wygląda. I wreszcie dwie kolumny wielkowskie z błędnym przyporządkowaniem do znaczenia. Nie da rady samego Dudosza wywnioskować, ile kolumn wielkowskich i ile kolumn gdańskich było widzę. Nie sposób, po prostu nie sposób. Przeszłe informacje to człowiek nie wskazał sobie. Niewiarygodne sytuacji. Same miasto Tolu, już Państwu to mówię. Facebook, czyli dzielby dzisiejszy, to wiadomo, że jest to oddział Pita, proszę Państwa. Oddział, o którym wiemy, i to źródło wiarygodne jest, bo jest to pewna tak nazwijmy ilustracja. W 11 roku pojechali, jeździli ludzie po kraju, w Kursach i sprawdzali, jak były szkody wyrządzone przez wojska króla polskiego w czasie tej wyprawy. Oni to pewne druga, tego naborki, tak. Spisywali te szkody, spisywali i w przypadku Krysburza napisali, że około 66 ludzi znajdują, którzy w bitwie no, pozostali, czyli zostali zabici. 66 ludzi z miasta, proszę Państwa, malutkiego, to było małe miasto pruskie, małe miasto pruskie na warunki ówczesne. Miasto pamiętają, że 12 liczyło powyżej 1000, a 96 razy było. To znaczy, że tam te 70 kilka było mniej liczone niż 1000 ludzi. Taki Krzyżbór był już wdzięczny, bo wszyscy był zamieszkali gdzieś przez 400 dzieci. Ludzi, czyli jeszcze rodzin, kobiety i dzieci tam są. 66 poległo, to prawie całe miasto poległo. To jest ciekawa sprawa. Ciekawa sprawa. No może przesadzić. I Stare Miasto Królewie znowu jedno z trzech miast. Znowu sprzeczne informacje dużo przekazuje. Hełmów to jest sposób miasto. Znowu kilka zmian, które już Państwu przyspieszam. Braniewo, Stare Miasto Braniewo, było Szerowe Miasto Braniewo. Te, które tu wymieniłem dotychczas, to proszę Państwa, tak zwane podsumowanie Gdańsk, ośrodek gdański, braniewski, królewiecki. Przepraszam, Elbląski, Dzierzgoń, Hełmno, Czerwon, poza Dzierzgoniem, Hełmno i Toli. No nie licząc Dzierzgonia, to są te tak zwane wielkie miasta polskie. 45 tysięcy ludzi razem licząc mieszkańców. I jeszcze kilka kolejnych miast, przynajmniej wymienimy Grudziądz, Kowalewo, Tukola, Dolnica, Nowe Miasto Lubawskie, Człuchów, Bartoszyce, Postudat, Czech, Melza, czyli dzisiejsze Pieniężna, Święta Siekierka, dzisiaj Mamonowo, obwodzie katynarskim, i Liczba Gwardzińskiej na Warni. To są, proszę Państwa, tutaj troszkę przy świetlnej widać, odróżniają się one.
pozostałe miasta, o których mamy jakieś informacje, zazwyczaj głoszą, których nie ma jak zweryfikować. No i w związku z tym nie możemy stwierdzić, że faktycznie ci mieszkanie z tych miast byli, ale różne, znowu szerszy kontekst wskazuje, że jeśli chodzi o te małe miasta, to Długosz tutaj był znacznie bardziej wiarygodny niż w przypadku tych tak zwanych wielkich miast polskich. Tutaj jest uzasadnienie, dlaczego tak jest, ale myślę, że Państwo to już wydarzy. To już jest taki wdręcznik malutki, zachęcający ewentualnie do odpowiedzi książki. Mianowicie jest to jedna z ilustracji przygotowana przez pana Marka Szyszkę z Warszawy. On namalował, ja podejrzewam, jak namalował, co było takie proste wcale. Ale robił to bardzo, bardzo ładnie. Jest to pewien drobny szkopuł, o którym będę wspominał. Więc idzie to na moją malutkę, nie na rysownika. I 20 takich ilustracji, ładnie naprawdę prezentujących się, ładnie też wydanych w książce jest zamieszczony. Tu mamy, jak Państwo napisałem, możliwy wygląd, prawdopodobny wygląd zbrojnego obywatela, na zasadzie 2000 roku. Jest pewien błąd, ja tutaj będę chciał, bo może być zapewnić, ale później ewentualnie zainteresowany. Proszę Państwa, tu jest pewne podsumowanie. Myślę, że nie będę chyba całościowo tego Państwu przedstawiał. Te możliwości, jak Państwo widzieli, są stosunkowo niewielkie analizowania obecności wieku. Sama bitwa lubomarska, proszę Państwa, jest czymś, czego się nie da zrekonstruować. To jest, jak to historycy niedawno ładnie napisali, konkretnie Kortium, ten człowiek, profesor Zalec, bo rzeczą niejasną. To znaczy poznawczo nie da się, pozostaje niejasna. Choćbyśmy nie wiadomo, jak się starali, nie wiadomo, czego nie zrobili, to nie wyjaśnimy z tym, nie opiszemy jej, nie zrekonstruujemy jej. Pozostaje tak, jakby za mgłą. No, jakie? W rzeczywistości pewne migawki w związku z tym pozwalają, pozostają, które wydają chwytać pojedyncze fragmenty. Na przykład ten fakt, że spośród Chryzburzan, Dzierżgonian poległo tak dużo. Nie wiemy, jaki jest procent, ale wiemy, że duży procent. To jest pewien faktycznie bardzo prawdopodobny element, ale gdzie ci Chryzburzanie walczyli, w jakim punkcie, dlaczego ich tam dużo poległo, w jakich okolicznościach to się stało, czy byli dobrze uzbrojeni, czy byli słabo uzbrojeni, czy tworzyli jeden oddział, czy tworzyli dwa oddziały itd., itd. Cała seria kolejnych pytań, które byśmy chcieli postawić, musi być odpowiedzi. Nie da się ich w żaden sposób ani uzyskać, sformułować jakiekolwiek odpowiedzi na nie, ani zweryfikować te odpowiedzi, które byśmy sobie domyślili. Bardzo rozwyższe odpowiedź oczywiście, może nie znowu, ale może, ale zweryfikować jej, wymyślić odpowiedź, to znaczy postawić naukowo, postawić hipotezę, ale zweryfikować tej hipotezy się nie da. Natomiast, Państwa, zestawienie w różnym kontekście, w kontekście tym społecznym, o którym Państwu wspominałem, w kontekście demograficznym, o którym wspominałem, w kontekście fortyfikacji, o którym wspominałem i tak dalej, przy tym w rezultacie takiej analizy koherentnej, czyli spójnej wewnętrznie, że mamy 3-4 przesłanki i one wzajemnie się nie wykluczają. One wzajemnie się nie potwierdzają, ale one się nie wykluczają. Tutaj logika trochę wchodzi. To jest sprawa logiki. Więc mam nadzieję, że Państwo różnice zauważają. Nie są sprzeczne, ale się nie wykluczają. Nie poświadczają się wzajemnie, ale się nie wykluczają. Więc dopuszczają wzajemne istnienie. To jest ta spójność. To pozwala, proszę Państwa, na wyciąganie pewnych wniosków. O, ale znowu wniosków, które nie będą faktami, że tak było, tylko mają pewne mniejsze bądź większe stopień prawdopodobieństwa. Tak mogło być bardziej, tak mogło być mniej prawdopodobnie, ale mogło być. Nie oznacza, że było, nie oznacza, że nie było. Mogło być. Przykład Sajona Serbonga, to bym mógł więcej opowiadać, bo to jest jedyny w zasadzie przykład miasta z Prusów, który jest, ma naprawdę dobre poświęcenie źródłowe. To znaczy dobry kontekst, nie z tym bardzo, ale z, na przykład z 1500 roku, rok wcześniej. Stary miasto jest tam bardzo rok wystawiało podobnie jako zbroje na wyprawy zakłady. I one są doświadczone do tego złożone, uzbrojone, czasami też i tak dalej, i tak dalej. Wskazuję, proszę Państwa, ten kontekst, że można znowu w oparciu o to przypuszczać, że w takim
takich kontyngentach miejskich, zwłaszcza z tych dużych miast, wielkich miast polskich, Gdańsk, miasta gdańskie, wąskie, które jest toruńskie, hełmy grajewo, obecnie byli zarówno konni zbrojni, jak i pieśni zbrojni. A więc możemy kwitalizacji, czyli ilości konów zbrojni zbrojnej pozostałej mógł wynosić 1-2, czyli mniej 1-2 cały kontyngent i spośród tego konu. Czyli prawda, 100 osób, a to 50, 1-2. Mniej 1, czyli pół na mówiąc jeszcze prościej. Z uwagi jednak na fakt, że sposób, w jaki powołano wojsko w 1610 roku, a to była tak zwana najprawdopodobniej generalna obrona ziemi, czyli można by powiedzieć, trochę parafrazując, czy nawiązując, katestując stwierdzenie z walki zwanej Smyrny, nie raduj się kto może, tylko stawia się do wojska kto może, na tej zasadzie. Ta generalna obrona, można zakładać, że wezwano poziom wyposażenia w konie tych kontynentów miejskich, miast był niższy, to znaczy było więcej pieszy. Dlaczego? Dlatego, że no właśnie, powoływano nakazano stawić się możliwie dużej liczbie mieszkańców miast. No właśnie, a dużej liczby to znaczy, że no pojawi się także ludzi głosi, na których na konie nie było stać. Ja nie mogę się wpadłem, pytam, bo decyduje się, czy mogli się nie zgodzić. Nie, nie mogli się nie zgodzić. Jak nie zgodzili się, to tracili majątek i do widzenia miasta policja czekała. Dobrze, to sobie daję. W każdym razie, proszę Państwa, można przypuszczać z grubsza, że pieszych było więcej w tych kontynentach miejskich pod tym względem niż zazwyczaj bywało w takich oddziałach. Ta szacunkowo ostrożne określenie liczebności kontynentów, jak już wspomniałem, 1200 z Gdańska, powyżej 550 z Elbląga, starego miasta Elbląga i powyżej 200 z Torunia, o tym jest wspomniane, więc nie będę do tego sięgał. To też sobie już dla ruiny może 6 wielkich miast pozostały kontyngenty z Królewca, z Braniwa, z Kępna mogły liczyć może 100-150 razem, tak jak na początku powiedziałem, kilkanaście setek, czyli w przedziale między 1000 a 2000, może trochę powyżej 2000, jest prawdopodobne wody lokalne. Proszę Państwa, nie wiem jak jest z czasem, ale wydaje mi się, że stoi mi kiepsko. Myślę, że dalsze rozważania, które tu jeszcze miałem, co do składu wewnętrznego tych oddziałów miejskich, bo też można coś powiedzieć na ten temat, Państwu daruję. Raczej może skusić swoją wypowiedź, a pewien czas, który może pozostał, skorzystujemy na może jakieś pytania w trakcie. Więc jak Państwo, chyba będzie to bardziej pożyteczne dla Państwa. Niż gdybym miał przedstawiać jeszcze te zagadnienia dotyczące składu wewnętrznego składu kontynentu. Natomiast podsumowanie jeszcze bardzo czysta. Cztery takie główne punkty zamieścił. Po pierwsze, mieszkanie bitwy wychodzących wojsku zachodnich bez wątpienia działu. W liczbie, jak już powiedziałem, kilkunastu sekund. Aczkolwiek ta bardzo spacja udzielona jest tylko w jednym z czterech aspektów, czyli tych właśnie kontynentów zbiorowych, a nie pojedynczych jeszcze. Drugi, zarysowany kontekst wielkich zdobywie na temat kultury miejskiej i militarnego znaczenia miast, na początku mówiłem, pozwala na interpretację i weryfikację zachowania przykładów źródeł dotyczących kontynentów miejskich w mieście kulturalnej i co najważniejsze, na adekwatne zrozumienie nieobecnej, jak to tak nazwano, obrazowo, nieobecnej obecności. Nieobecnej obecności, to nie ma oni wielu poza tą grupą, ale jednak nie byli. Trzeci, niewykluczone, że potencjał kontyngentów wyasygnowanych przez miasta polskie wysłanie nie został efektywnie wykorzystany przez wojska zachodniego. To, proszę Państwa, się mieściło w tych poprzednich slajdach, więc to był ten skrót. Jakby ktoś był zainteresowany, co się pod tym kryje, to wytłumaczy. Jak nie, no to nie będę musiał wierzyć. Nie został efektywnie wykorzystany przez kierownictwo Rządobóstwo wojska zachodniego. Cztery. Ostatecznie, proszę Państwa, konkluzją konkluzorów. Ostateczny temat obecności mieszkań w Warszawie Kurwalskiej, w wojsku zachodniego niemieckiego, jak cała rzecz, na całej rzeczywistości wystarczy, musi się dostać tą rzecz i jasno, w wielu aspektach możliwą i prawdopodobną, lecz rysującą się niewyraźnie.
tyle, proszę Państwa, z mojej strony na temat mieszkań pod Grunwaldem. Jak Państwo widzą, jeśli Państwo chcieli przyjść tutaj po twardą, szkolną wiedzę, to nie uzyskaliście Państwo nic. Ale mam nadzieję, że przedstawiłem Państwu kompleks analizy, problemy, jakie łączą się, jakie ma badacz, lingwista, badacz średniowiecza z takimi zagadnieniami niby prostymi. Gdyby chodziło, prawda, o drugą wojnę światową, to 15 dokumentów, by mogli sobie analizować, jakie oddziały brały udział. I także mam nadzieję, że Państwu przedstawiając te różne zagadnienia szczegółowe, pokazały Państwu, że w jaki sposób wygląda badanie kontekstowe, to znaczy wykorzystywanie wiadomości, informacji na pierwszy rzut oka niezwiązanych z tematem, z konkretnym pytaniem, ale jednak w rezultacie przeanalizowania, zestawienia pozwalających na uzyskanie jakichś tam przesłanek informacji możliwych na dany temat. To tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Na przykład elementy stroju, elementy uzbrojenia. No to właśnie
troszeczkę te aspekty, bym powiedział, bardziej materialne. Bo jeśli chodzi o mentalność, nastawienie mnie do, nie jest to oczywiście zawarte, tego trzeba zacząć, ale nawet poza tym, wyobrażenie, jak świat funkcjonuje, dlaczego mi się tu znajduje, i tak dalej, no to wszystko jest po prostu nierekonstruowalne. My, odległość mentalną między człowiekiem ze średniowiecza, człowiekiem współczesnym jest zbyt duża. Natomiast wizualnie rzecz biorąc, są pewne aspekty pozytywne, są też negatywne. Jak we wszystkim zresztą, co się próbuje jakoś tam właśnie wizualizować. Jakby nie było deszczu, tylko byłaby ładna pogoda, jak w 1960 roku, to niewątpliwym elementem rzeczywistym wizualizacji, prezentacji drukarskiej w stosunku do tej rzeczywistości 1410 roku byłby wszechobecny kurz. W Ordowie 15 lipca 1410 roku było, dominowało, ponieważ mimo, że padał deszcz i to silny deszcz w noc pomiędzy 13 a 15, to ogólnie panowała susza od 3 tygodni, to zarówno na ziemiach powiedzmy mazowieckich, przez które Wojsko Królewskie szło, jak i Kursa, pod stan wody wiśnie na szkole był taki, że można po wizy przechodzić w drugiej pogodnicy, gdzie się chciało, tak różnica zapisał. Może tam już człowiek przesady, ale okazuje się, że było to nadzwyczajne, a wcześniej tego nie obserwował, bo gdyby nie było, to by nie zanotował. W związku z tym była susza bez wątpienia. Wysokie, susza często panowała na wysokimi układami barycznymi, czyli wyżami, które niosły jakieś istotne pole powietrze. I teren wysuszony powodował, że nawet jak upadało trochę, to gdzieś od 12 już się zaczął kurz przez te dziesiątki tysięcy kopyt i z tych ludzkich nóg wzmagać. No i gdzieś tam koło godziny 14-15, jak Linka wchodziła w wyzwującą fazę, to tak dla zewnętrznego obserwatora to nic innego nie było widać, tylko kurz właśnie tu mamy kurz. I to w takiej wizualizacji też było miło, kiedy zobaczyć. Dziesiątki miesiące to doświadczyły. I teraz pytanie był pierwszy. Jak mieszkańcy go proszą? Kolejny to już bardzo podobne. Właściwe pytanie. Proszę Państwa, największe miasto. I mamy oświadczenia z Gdańska, Torunia też takie niejakie. Mamy do czynienia z naśladownictwem kultury rycerskiej przez mieszkańców. I to jest ten element, o którym nie wspominałem. Musiałem jednak troszkę upraszczać, ale jak już Pan tu się tu pyta, to ci mieszczanie tacy zupełnie pozbawieni ambicji społecznych co do prestiżu, znaczenia pokazywania swojej potęgi, bogactwa i wynikającej z tego bogactwa możliwości działań, zdobywania władzy i tak dalej, wcale nie byli tacy właśnie wycofani. Więc mieszczanie od największych ośrodków, najbogatszych ośrodków elity miejskiej, czyli znowu grupy rządzące, tak zwani rajcowie, próbowali zaczynali od XIV wieku już w Prusach, w Gdańsku, nie wykluczone, że też próbowali naśladować rycerzy. I on organizuje studnik. Jak to nie wyglądały miejskie, nie wiemy tego, czy to faktycznie było naśladownictwo bonic rycerskich, czyli pojedynków, z grubsza rzecz biorąc. Trudno to stwierdzić, nie wykluczone, że tak. W niektórych miastach niemieckojęzycznych czy francuskich wiemy, że tak podobnie wyglądało. Ale wie Pan, to jest jedna strona medalu, jakby to powiedzieć. To znaczy przygotowanie do walki konnej na kopie, do szarży jednym słowem. Do uderzenia przełomującego szarżą, bardzo dynamicznego, gdzie można było przynajmniej ten aspekt jednostkowy działania indywidualnego ćwiczyć. Inna sprawa, kwestia współdziałania w tej szarży. Bo tutaj tylko dwóch najeżdżało na siebie, nie współdziałali, żeby nie ćwiczyli współdziałania w szyku, żeby utrzymać szyka. Szarża była jednym z elementów, czy warunków sine qua non powodzenia szarży, było utrzymanie szyku. Szyki w trudnieniach XIV-XV wieku już niestety nie można było ćwiczyć. Wcześniej były takie trudnienia grupowe w XII wieku, które to pozwalały, ale wtedy jeszcze mieszkańcy kultury nie zorganizowali. To jedna rzecz. Ale też jednak, proszę Państwa, o tym też nie mówiłem, gro, większość kontyngentów miejskich, większość mieszczan w oddziałach miejskich nie stosowała tego rodzaju walki, nie szarżowała. To faktycznie było zarezerwowane. Chociaż wygląda jest wzmianka o tym, że kupują kopie. Jeżeli mieszczanie kupują kopie, to chyba nie po to, żeby, nie wiem, sobie z nimi postawić się sobie tak, no właśnie, ognisko z tego zrobić, z drzewca,
tylko chyba, żeby je wykorzystywać. Ale abstrahując od tego, to jednak dominującą, dominującym sposobem użycia oddziałów miejskich, typem walki, jaki preferowały oddziały miejskie, była dla konnych. Dla konnych było melee, czyli taki, powiedzmy, dojazd i wejście w zwarcie bez szarżowania. Dlatego takie współpracy i, powiedzmy, spójności oddziału nie trzeba było mieć. A jeszcze ważniejszy, i tutaj ten konkretny, taktyczny wkład wojsk miejskich był najbardziej zauważalny, dominującym sposobem była walka oddziaływania strzelnicy. Czyli że kusznicy, czy to konni, czy to piesi, kusznicy, kuszników raczej nie bywa po oddziałach miejskich, kusznicy prowadzili ostrze przeciwnika. I teraz w tym aspekcie mieszkanie dominowali nad rycerzami. Rycerze też potrafili z kuszy strzelać, chociaż była uznawana z reguły za broń nie rycerską, nie szlachecką, chyba przeciwko poganom, nie chrześcijanom. Ale więc prawdopodobnie przeciętny, powiedzmy, szlachcic potrafił kuszy użyć. Ale mieszczanie w tej specjalizacji w użyciu kuszy, i to zbiorowo użyć kuszy, bo znowu strzelać indywidualnie można sobie pięknie, ale to nie są zawody, prawda, na igrzyska w Rio, uczniczę, tylko to jest umiejętność zbiorowego oddziaływania przez cały oddział, stosowania odpowiedniego ostrzału na odpowiedni zasięg, prawda, skracania zasięgu ostrzału itd., itd. I w takim zbiorowym oddziaływaniu mieszczanie bili na głowę szlachty i rycerstwo. Dlaczego? Wie pan dlaczego? Czy państwo? Dlatego, iż dzięki korporacjom mieszczańskim, albo jeszcze inaczej, korporacje mieszczańskie, które zapewniały tą tożsamość miasta. Ta tożsamość była budowana no gdzie? Przy wspólnym biciu i przy wspólnym działaniu. Bito po tym działaniu. A te działania wspólne to było, poza rzeczywistą walką, było ćwiczenie się. Ćwiczono grupowo się w strzelaniu, w zawodach strzeleckich, które były organizowane przez korporacje. Znowu, z biegiem czasu te zawody przybierały już taką postać zupełnie zabawy i stawiało się cel i strzelało się do celu indywidualnie. Ale początkowo w XIV i w pierwszej jeszcze połowie XV wieku, jak wynika z poświadczeń, były to regularnie organizowane, co każdego roku, a nie nawet raz na kwartał, przez poszczególne korporacje. Każdy cech, czy każda właśnie korporacja, licząca zazwyczaj w takim elblągu, takim powiedzmy Gdańsku, który miał tam 8 tysięcy mieszkańców, ma tutaj cech mógł liczyć 20, 30, 40 osób. Czyli akurat na grupę, która na polu bitwy może stanowić dobry, spójny oddział. Nie za dużo, nie za mało. Więc tacy się zbierali i strzelali razem, ćwiczyli. Wspólnie. Ale dlatego, że przecież mogą jeszcze zrobić potrzeba swojego mózgu, tak? Otóż to prawda, słusznie pani podpowiada, że podporządkowano to też było także możliwością czy ćwiczeniem się w działaniu defensywnym na przecież obronie. To dobrze, że odpowiedziana za jakieś obrocie. Chyba są, tak. Tak, dlatego mówimy te ćwiczenie, tak jak pan mówił. Tak, ale to jest tak, ale mamy możliwość. Więc to jest ten element życia miejskiego wynikający z charakterystyki społecznej miast, które jakby no, determinowały sposób walki, a jednocześnie kształtowały efektywność tego sposobu walki. I mówię, w tym elemencie mieszczanie zginie na głowę. Nie jadą, podjeżdżając i strzelając. Podjeżdżając się, zatrzymując i strzelając. Kony jazdy, kony zbrojne kojarzymy głównie, no bo ci rycerze właśnie, i słusznie, z intensywną, niezwykle dynamiczną, szybko, no, galopem i trwałą prowadzoną 30-40 na godzinę, prawda, jak dobry koń, szarży. A to jest tylko jedna z technik walki jazdy, nomen omen dosyć młoda, bo w XII wieku wprowadzona. Wcześniej jazda stosowała, w sensie, jeżeli chodzi o poruszanie się na polu walki, różnego sposobu walkę wręcz, ale jeśli chodzi o to poruszanie się, walkę na to miast. To znaczy, dojeżdżały się też szybowała wręcz. Przed przeciwnikiem, czyli w momencie zetknięcia się z przeciwnikiem, a szarża zrobiła nam przełamanie, nie zatrzymywało się. Wręcz, kiedy dojeżdżało się do przeciwnika, przyspieszano. Na dużej większej, to jest największej prędkości dojeżdża. Ale to właśnie owa szarża. Natomiast innego typu zbrojni konni również byli,
ci przyjaciele zajmują i zatrzymywali albo na hamowali, na mniejszej znacznej prędkości walczyli. A to strzały, no strzały oczywiście bardziej przeciętnie, czy statystycznie bardziej celne, jak sięgną prawda, z nieruchomego, nieruchomo, możliwie nieruchomo wydawało, prawda? Z nieruchomego podłoża, bo protestujący dawał większe czasy trafienia, czy skuteczności strzału niż koniadący. Ale konikusznicy jeszcze 50 lat temu uważano właśnie, że nie mieściło się w głowie, żeby koni byli konikusznicy, żeby walczyli. Uważano, że kusznicy tylko piesi. No nie, później analizy kronik, analizy miniatur, różnego typu materiału, czasów Eugena i później na rzucą nazwiskami badaczy pokazały, że konikusznicy, także wiadomości, wiedza na temat konstrukcji kuszy i możliwości napinania siedziby kuszy spowodowała, że stwierdzono, że jak najbardziej. Ale źródła są jednoznacznie wskazujące. Taki strzelcy to kusznicy. To kusznicy. Kusza była, no, jeszcze jeden bardzo element powodował, że kusza wygrywała z łukiem. Nauka strzelania z łuku nawet indywidualna trwała znacznie dłużej niż z kuszy. Także to też wysypało. Z kuszą można się było na kilka tygodni nauczyć. Nauka dobrego, dobrego, efektywnego strzału z łuku trwała kilka miesięcy, nawet dwa lata. Nawet całe życie. Nawet. No, wszystkiego prawda można się uczyć całe życie, w tym sensie tak, jak najbardziej. Mam pytanie, bo używa Pan często sformułowania szach. Do tej pory kojarzyłem się szachy, powiedzmy, z Polską szachecką. Tymi szlachcicami, którzy są tutaj cały czas, używamy się tym wieczu szlachu. Czy to jest jakby ogólna nazwa, powiedzmy, tych bogatszych rodów, tak? Czy generalnie możemy wyobrazić szlachtę jako taką w średnim wieczu? Tą szlachtę taką, jaką faktycznie kojarzymy z filmów, z książek. Czy ich nie ma jeszcze tak naprawdę? Czy tak naprawdę to jest tylko taka... ten okres staropolski? Tak, właśnie o to chodzi. Wiem o co chodzi. Wiem pan, celowo tak czynię, ze względu na to, iż rycerstwo, pojęcie rycerza, ale szerzej rycerstwo wśród mojej grupy, jest pojęciem kulturowym, niespołecznym. Nie oznacza ani grupy zawodowej, bo ci ludzie nie byli zawodowymi wojownikami zbrojnymi, po przenoszeniu uprawiali ziemię, budowali zamek, sądzili. Dla nich wyprawa trwająca w oparciu o powiedzmy zwyczaj kulenny czy feudalny, nazwijmy to, trwająca zazwyczaj tam między 4 aż 8 tygodni, to byłoby tylko elementem w życiu. To nie jest jak legionista rzymski zawodowy, że siedzi prawda, w castrum legionowym, w obozie legionowym przez cały rok. Ale nie byli zawodowymi żołnierzami. Rycerza nie można nazwać zawodowym wojownikiem, zawodowym żołnierzem. To jest pierwszy. A więc nie wyróżniał rycerzy zasadniczo jeden konkretny zawód. Więc nie jest to grupa zawodowa. Nie jest to grupa, jak już powiedziałem, też społeczna, to dlatego, że zwłaszcza w okresie początkowym ukształtowania się, nazwijmy tej formacji kulturowej, którą nazywamy rycerzami, czyli w XI wieku, początkowo do niej należeli ludzie niewolni, nawet nie pozbawieni pełnej wolności. To jest kuriozum, tak zwani ministeriołowie, albo serwientes w francuskim kręgu kulturowym, ministeriales w niemieckim kręgu kulturowym. A więc początkowo ci ludzie wywodzili się z różnych, powiedzmy, warstw społecznych. Z biegiem czasu stworzyli coś tak, na kształt warstwy społecznej odrębnionej, ze względu właśnie na własną kulturę, którą też utworzyli. Więc z biegiem czasu można powiedzieć jako o grupie społecznej i tak czynią faktycznie wszyscy historycy i w oparciu o to mówią rycerstwie. No właśnie, ale teraz, kodeksy tak dalej. Tak, dokładnie. Natomiast, no ale właśnie, w związku z tym, że ta pierwotna konotacja rycerza milites oznaczała dobrze walczący zbrojny. Nie zawodowy, ale dobrze walczący zbrojny. To dla mnie rycerstwo, tak jak powiedziałem, nie jest czymś, co wykonotowało całokształt życia publicznego, tylko jeden aspekt. A szlachta dla XIV-XV wieku, no wskazują już na te zamknięcie społeczne tej grupy i jest niby właściwsze, ale wie pan co, ani tam, ani to określenie nie jest dobre, ani tam nie jest dobre. Teraz uzasadniłem, dlaczego ja to stosuję.
czyli ja rozumiem, czyli używamy tego jako określenia, no, to tak, jakby tak. Same określenie i jego odwołujemy. Wie pan, źródła powiedzmy wczesnych, XV-wiecznych łacińskich, będzie pan miał na ten temat, na ludzi, których my nazywamy szlachtą, które otrzymują różne przywileje, bo się w szkole uczy przywileje szlachetskie, będzie pan miał określenie tak, nobiles, barones, indigene będzie pan miał, no nie ma jednego przywileju. Opisywał całość. Natomiast szlachta jest terminem, który się też powszechnia. I gdzieś tam przełom XV i XVI wieku, powiedzmy Zygmunt Stary, wejdzie już jako termin powszechnie stosowany w języku polskim, to jest to z czeskiego zaprzeczenia. A sięga znowu do niemieckiego szlachty. Ale znowu, te odpowiedniki łacińskie nie będą przystawane do tego łacińskiego. Na sympozjum archeologicznym. Na sympozjum archeologicznym rozmawialiśmy na temat Prusów. Jesteśmy z Warmii, Mazur, Brągowa, a więc powiedzmy ten okręg bardzo dobrze rozpoznany pod względem archeologicznym, jeżeli chodzi o Prusów. No i tam też padło stwierdzenie, tak? Na grodzie stoi dom szlachcica pruskiego. I znowu to słowo, taka magia, szlachcic. Ale to się myśli, że to jakiś, prawda, zamisze czarny. No to tak jakby kojarzymy, tak? Na pewno czoru, tak? To tak jak mówimy o przywilejach. Ale widzi pan, on znowu po łacinie nazywany nobiles, a po prusku to w zasadzie trudno powiedzieć pan czy Rix może. No ten kontekst wyższości społecznej, który jest w tej gminie szlachta, to jest też jeszcze ten element, o którym sobie zapomniałem. Tej wyższości nad tym mieszczaninem, nad tym chłopem, nad tym sługą jakimś. Pamiętamy cały czas, że jest to społeczeństwo zhierarchizowane, a nie zwertykalizowane. Dzisiaj są wszyscy równi, no. Ktoś ma te pieniędzy, ma, może sobie, nie wiem, na ładniejsze wycieczki, pojechać zasadniczo, podobnie. Poza tam grubo, tam, prawda, 2000 najbogatszy. Nie, ale zasadniczo jest grubsza. A wówczas te różnice społeczne były o 4 nieba większe. I ta wyższość była podkreślana. I teraz w tym terminie szlachta, w tym terminie Rix, nobiles, to się nie tylko ten materialny wymiar, ale także i mentalny. Przychodzi mieszczanin obok mnie albo chłop, to ja sobie mogę na niego splunąć i to będzie normalne. Normalne. Tamten nawet nie, w zasadzie nie powinien się oburzyć tym. Bo on z nas nie miejsce w kraju. I to właśnie tam przepaść, mentalną przepaść, przepaść wyobrażeniową, przepaść symboliczną, przepaść rzeczywistą między tymi ludźmi, oddawało to określenie szlachta, więc myślę, że no, też jest to ono do zastosowania. Jeżeli coś, jeżeli jakoś go nazywasz, to raczej tak, takiego pruskiego nobila, niż mianem rycerza. Bo znowu, on taki nobil spod, powiedzmy, Zenzburga ówczesnego, gdzieś tam z Notystu na przykład, prawda, jakiś tam jest blisko Notysta, on był jakiś posiadacz ziemski, Prus, który powinien służyć jako zbrojny w wojsku zakonu, jak go wezwali tam do kontroli bałgijskiej. I on miał posiadłość swoją, prawda, miał tam ileś radę, uprawiał ziemię, miał swoich sług, miał swoje sługi nawet. Prawda? A więc no, byśmy mogli go właśnie no, nazwać tym rycerzem, ale on nie funkcjonował w kulturze rycerskiej, nie wyjeździł na turnieje. Prawdopodobnie nie wyposażał się w ówczesną najwyższą broń, nie znał romansów rycerskich, nie wiedział co to Artus, nie wiedział co to Aleksander Wielki, etc. Nie był członkiem tej kultury. A tak jak powiedziałem, rycerstwo to przede wszystkim formacja kulturowa, jak hipisi. Okej, okay. Na przykład. Albo nie wiem. Proszę Państwa, na 2 minutki zacznie się wykład.